Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym daily vlogu. Lecimy w maju konkretnie, dzień za dniem. Słuchajcie, udało dzisiaj nam się pracę skończyć wcześniej, o godzinie 15, także jest trochę więcej czasu, roboty trochę mniej w tym tygodniu. Więc lecę szybko do sklepu. Jakiś szybki obiad muszę zrobić przed treningiem. Przed siłką jakiś szybki obiad strzelę. Coś na szybko, bo ja lubię prostą, szybką i wygodną kuchnię. Chyba dużo ludzi tak lubi, co? Ostatnio ktoś napisał w komentarzu, ty chyba pominąłeś się z powołaniem, gadasz jak buddyjski mnich w tym aucie. A ja po prostu lubię sobie pogadać. Lubię sobie porozmawiać z wami i mówić o swoich przemyśleniach, nie? Ja wam mówiłem niejednokrotnie, że wy nie musicie z tym zgadzać się w zupełności, z tym, co ja mówię. No, proszę, jedź, gościu, dobra, ty w tą stronę, to ja w tą. Nie musicie się zgadzać z tym, co ja mówię. To są tylko moje spostrzeżenia i moje poglądy. Ja wiadomo, ja wam życia nie ułożę. Wy nie będziecie żyć za mnie. Ja nie będę żył za was, ale po prostu dzielę się z wami moimi przemyśleniami. Ja to doskonale rozumiem, że czasami możecie się ze mną nie zgadzać. Ja się nie zgadzam z wami, ale mówię wam jak jest, nie? Jak myślę. Jak sobie myślę. Dobra, Albercik, wbijamy na szybko do Albert Heina. Jednego z droższych supermarketów, ale jest w miarę blisko. Nazbierało się trochę tych butelek, a teraz Holendrzy zrobili takie coś, że można sprzedawać puszki. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Pewnie. Jedna puszka 15 centów. No i fajnie. Zawsze to pieniądz, widzowie. Także ten tego obiad w stylu spinki na szybko. Dobra, ściągam czapkę, bo zaraz będą pisać, że znowu w czapce. Siemanko, jestem bez czapki. Tak, to ja. Słuchajcie, obiad w stylu spinki na szybko, dobra, tak o. Mięso mielone, passata, dobrze mówię, papryka żółta od nas ze szklarni prosto, cebula, cztery ząbki czosnku, trochę sambalu, czyli ostrego sosu z kebaba po to, żeby dodać pikanterii naszemu daniu, widzowie. No i co, mięso mielone, tutaj jak wam mówiłem, kiedyś mam takie swojskie, gościu sprzedaje skrówek. Było zamrożone, rozmroziłem dwie paczki, trzeba zjeść, jedzenia nie marnujemy. Wrzucamy wszystko fajnie na patelnię. Mamy raz, widzowie. Przepraszam za swoją chaotyczność, ale ja już taki w kuchni jestem, szybki i narwany. Jak to się mówi, żeby szybko się zrobiło, żeby smakowało. I co, ja tak o. Doprawiamy, widzowie, doprawiamy według uznania, ale najpierw trzeba to wszystko porządnie rozbić takim oto to porkiem. Ciach, ciach. Rozwalamy to mięso, niech się piści, olej chlapie. Dobra, trochę poleciałem z tą szybkością, na spokojnie, mamy sporo czasu, to się robi 40 minut, pół godziny i będzie obiad gotowy. A ta porcja to będzie łohoho, widzowie. Tak to sobie rozdrobnimy. Doprawiamy według uznania, ja tam daję pieprz, papryka ostra, papryka słodka, jakieś takie mam tutaj, gran masala, wszystko to wymieszam, papryka ostra, przyprawy do mięsa, wszystko to wymieszam, zalewam tą passatą, wrzucam na koniec czosnek i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać na talerzu. O, i tak wygląda nasze danie, ekspresowe, szybkie. Dobre, Mateusz? Bardzo dobre. No i akurat Mateusz się załapał, także jemy przed treningiem, jemy i lecimy na trening. Pies tam z tyłu chrumka, także nie zwracajcie na to uwagi. Jest ostre? No ostre, dobra, dobra. No doprawiłem trochę, wiesz. Mówię tak na szybko przed treningiem. Zadzwoniłem do ciebie, mówię. Naleśniki robiłem, ale... Dzisiaj? Gotowe. Aha. Robiłem. Odgrzewałem. Najlepsze są z tego, z Jana. Taka firma jest Jan, oni mają te ciasta do pizzy, takie naleśniki gotowe.
Lęży ogólnie bardzo dużo naleśników jedzą, nie? Mamy 100 kg na sztandze. 20 kg sztanga, żółte 15, zielone dyszki. Hopa! Jedziesz, klakiernik? Zweimal! Ciśnij, ciśnij, klakier, pójdzie! Jeszcze raz, z pomocą teraz. Dobra, widzowie, trening mamy zaliczony, kolejny, dzisiaj mamy wtorek, trzeci trening zaliczony, bo w niedzielę też żeśmy trenowali i powiem wam, no 4 miesiące treningu zleciało i siłownia stała się takim nieodłącznym elementem mojego życia jak na razie i oby tak zostało, nie Mati? Tak, tak trzymasz. 4-5 razy w tygodniu, zawsze pocisnę, nie? I lecimy, będziemy dzisiaj kończyć te vlogi. Co tak wrzucam ostatnio często są wieczorami, no bo wiadomo, nie wyrabiam się z montażem, praca, jedzenie, siłownia i ten montaż robię wieczorem, także między 21 a między 22 drugą powinny one być tak wrzucane. Jadę jeszcze do Alberta, no bo dziurawa głowa, zapomniałem owsianki sobie kupić, żeby jutro mieć do omleta na śniadanie. No i lecimy. Jeszcze jedną taką rzecz chciałem tu poruszyć, bo dużo ludzi pisze tam, że ma jakieś problemy, że trudną sytuację życiową. No, pierwszeństwo my. Słuchajcie, no tak jest właśnie życie, że musi się coś dziać, muszą być problemy, no bo jakby to było, jakby wszystko się układało, to życie byłoby nudne. Musi być pod górkę, żeby potem było z górki, nie? I tak jak wy oglądacie te vlogi, to nie znaczy, że też u mnie jest jakoś kolorowo, też są problemy, też życie różne rzeczy krąg. Się dzieją, tak jak tu mówi kolega, życie wyznacza krąg, tak? Zatacza. Zatacza krąg, no. Zatacza i nie wszystko jest kolorowe, ale mimo tego trzeba być pozytywnym i cisnąć do przodu, nie? Jak jest pod górkę, to na pewno później będzie z górki. I w dzisiejszym odcinku będzie to na tyle, a ja ze mnie taki, zobaczcie, taka fajna łapa, nie zapiąłem pasów, a mandatu dostać nie chcemy. I pamiętajcie o pasach, bo mogą wam czasem uratować życie, także bierzcie przykład ze Spinkiego, zapinajcie pasy. To znak na wejścia masy. No, na wejścia masy. Dobra, trzymajcie się, widzowie, i ten. Jutro kolejny vlogasek i zobaczymy, jak się potoczy ten tydzień.